Witam wszystkich serdecznie. Chciałem przedstawić model przyczepy Jumbo. Model przyczepy Jumbo 6020 Combiline i 6620 Combiline. Dwie bardzo podobne maszyny. Różnią się raptem 6 metrami sześciennymi, ale równe. Różne. Jedna ma standardowy podbieracz o szerokości 2 metrów. Druga natomiast wyposażona jest w podbieracz o szerokości 2,36. Jest to podbieracz opcjonalny, 7-rzędowy, krzywkowy. Każda z tych przyczep może być wyposażona w opcji w 3 rolkę kopiującą. Jest to rolka, która odciąża podbieracz. Jak kółka podbieracza standardowe trafią za kolejną ciągnika. Oczywiście przystosowane na grząskie tereny. Maszyna wyposażona w 45 noży. Teoretyczna długość cięcia 34 mm. Maszyna zawieszona jest na zawieszeniu parabolicznym. Można maszynę skonfigurować zawieszenie hydropneumatyczne. Tu mamy resory paraboliczne. Szerokie ogumienie 800 na 26,5 cala, skrętna oś, walce dozujące. W standardzie mamy 2 walce dozujące, przyczepy z walcami. W opcji możemy mieć 3 walce dozujące. Za rotorem mamy opuszczoną podłogę. 4 łańcuchy odbierające materiał w tychże modelach. W modelu 7220 są już 6 łańcuchów, tak jak w modelu 120. Dyszel 3-tonowy z zawieszeniem, z automatyką załadunku, wyposażony w zaczep kulowy. Przednia klapa od automatyki załadunku, możliwość używania przy sieczkarni do obcinania. Przednią klapę można złożyć z pozycji sterownika. Jeśli tą maszyną pracujemy, te kółka rozkładają nam się automatycznie, hydraulicznie. Teraz są złożone, żeby maszyna nie była za szeroka do transportu. Tu mamy obsługę zewnętrzną maszyny. Jeśli jest ciągnik podpięty, włączona hydraulika, włączony prąd, sterownik. Tu mamy obsługę dyszla, góra-dół. Mamy wyłączenie noży z pracy, po to, żeby sprawdzić, czy któryś nie jest wyszczerbiony, czy nie trzeba poostrzyć. Tu mamy, żeby wróciły do pracy. Takie główne funkcje. Tu mamy jeszcze mechaniczne odbezpieczenie noży. Jak już wypniemy za pomocą sterownika, musimy odbezpieczyć zabezpieczenie noży. Noże zabezpieczone mamy sprężynowo. Wiadomo, jak maszyna ma kilka tysięcy wywrotów, kilkaset wywrotów, noże się zdzierają. Jeśli założymy nowe noże, to proszę pamiętać, drodzy użytkownicy, o regulacji noży względem rotora. Zdarzały się przypadki, że ktoś przeregulował odległość i rotor został nacięty. Mamy takie zabezpieczenie, jakie mamy. Mamy według nas najlepsze na rynku. Zawsze masa jest pocięta na taką długość, jaką sobie życzy operator, gospodarz, czyli na 34 mm. Tu mamy silnik dwusuwowy do szybkiego zwalniania z rozładowanką przyczepy. Prędkość pracy ustawiamy z pozycji sterownika. Tu mamy wałek napędowy do dolnego walca dozującego i po przeciwnej stronie mamy łańcuch, który napędza drugi walec dozujący. Ta maszyna akurat wyposażona jest w 3 walce dozujące. Jest kolejny przekazanie napędu. Ta druga 60 ma te walce dozujące też 3. Także panowie, nasi gospodarze poszli na bogato.